Witajcie ponownie w samym środku Czarnego Serca. Zanim zaczniemy, zostaw proszę łapkę w górę, a po obejrzeniu materiału nie zapomnij proszę skomentować. Tym razem się wycwaniłem i zamieszczam to info na początku filmu. Dzięki. 2 miliony metrów kwadratowych lasów deszczowych Amazonii pozostają jeszcze niezbadaną tajemnicą dla odkrywców i naukowców. Oczywiście nie w całości, ponieważ lasy te są zamieszkiwane przez różnorakie społeczności, mniej lub bardziej rozwinięte technologicznie i społecznie. Jednym z mitów dotyczących Amazonii było przeświadczenie o istnieniu stworzeń, które lokalna ludność nazywała Mapinguari. Opis tego stworzenia nie został jasno określony, jednak według brazylijskiego folkloru i informacji najczęściej powielanych mówiono, że były to istoty człowiekokształtne o ciemnobrązowym futrze przykrywającym całe ciało, jednym oku i 2 otworach gębowych, z czego jeden z nich znajdował się w okolicy brzucha. Według ichniejszych legend Mapinguari były ludźmi zamienionymi w potwory, a to dzięki swojemu poczuciu pychy. Ostatecznie potwór okazał się być leniwcem kopalnym, ponieważ najbliżej mu było pod względem wyglądu fizycznego do naszego monstrum. Z tym wyjątkiem, że leniwce mają 1 parę oczu oraz 1 usta. Legenda o Mapinguari jest dalej żywa, natomiast to, co odkryto w 1937 roku w Amazonce na terenie Brazylii, pozwoliło na chwilę zapomnieć o potworach. Odkryto bowiem prawdziwy łącznik ewolucyjny, brakujące ogniwo Darwina. Człowieka małpę. Holenderski magazyn Het Leven opublikował artykuł z zamieszczonymi wraz z zdjęciami małpoluda odnalezionego w Brazylii. Wcześniej wspominałem o łączniku ewolucyjnym. Miało być to coś na kształt człowieka połączonego z małpą. No nie mogło być to dziełem przypadku. Wielkie wargi, zmarszczone czoło, wielkie brwi, olbrzymi nos, małpi chód i zgarbiona sylwetka. Wszystkie te cechy występowały u znalezionego w dżungli odmieńca. Nawet na zdjęciu widać zaciśniętą w pięści dłoń, podobnie jak zaciskają małpy podczas poruszania się na 4 kończynach. Temat zrobił ogromną furorę w tamtych czasach. Wielu ludzi, w tym pewien anonimowy szwedzki miliarder, szczyciło się możliwością spotkania z małpoludem. Owy bogacz podczas swojej wyprawy do Brazylii podobno złapał go, a następnie zabił. Dziwnym trafem nie dał rady sprowadzić ciała małpiego nieszczęśnika i udowodnić swojego czynu. Tego samego roku małpolud był widziany oraz finalnie zastrzelony na Łotwie. Upewniający się jednak łowcy musieli się rozczarować, gdy okazało się, że stwór, którego przed chwilą śmiertelnie postrzelili, nie był żadną krzyżówką genetyczną, a jedynie zaginionym przed laty lokalnym farmerem. Pamiętacie Mapinguari? Chwilę po opublikowaniu artykułu, znów, zupełnie przypadkowo, okazało się, że owy leniwco, człeko, małpopodobny zwierz wyruszył na 3-tygodniową rzeź bydła, zabijając w efekcie ponad 100 zwierząt. Dowodów jednak brak. Het Leven osiągnął to, co zamierzał. Rozgłos oraz pieniądze. Plotek, jak wam przed chwilą opowiedziałem, było sporo i to w zasadzie tyle, bo po tym artykule nie było już żadnej informacji dotyczącej życia małpoluda. Ale przecież ktoś musiał się nim zaopiekować. Zostały przydzielone mu ubrania, bo jak widać na zdjęciach, jest on ubrany w garnitur. I co, został tak po prostu wypuszczony? Tego nie wie już nikt. W 2012 roku sprawa ponownie nabrała rozgłosu, tym razem w internecie. Największy holenderski internetowy bank obrazów, mający w swojej bazie ponad 13 milionów zdjęć, zawiera po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła Brazil lub Apeman 3 obrazy człowieka małpy, wykonane właśnie w 1937 roku. Po wejściu w szczegóły dowiadujemy się, że fotograf, który wykonał owe zdjęcia, jest nieznany oraz że zdjęcia pochodzą z magazynu Het Leven. I tutaj właśnie zaczyna się małe internetowe śledztwo. Sam magazyn był dość kontrowersyjny jak na swoje czasy, ponieważ zawierał w głównej mierze takie sprawy jak morderstwa, skandale seksualne, skandale ogólnie, czy nawet sesje zdjęciowe kobiet w bikini. No, cenzura się ich nie trzymała, ponieważ pod płaszczem satyry potrafiono publicznie krytykować nawet premiera państwa. Ostatecznie magazyn został zbanowany w roku 1941 i, jak nie trudno się domyślić,
lubił działać opierając się na kontrowersjach. Powyższe fakty tylko wzbudziły podejrzenia internautów i zaczęto doszukiwać się oszustwa w artykule wydanym przez holenderski tygodnik. Użytkowniczka Reddita o nicku Series of Accidents w 2012 roku przeprowadziła dochodzenie w sprawie brazylijskiego małpoczłeka. Jednym z pierwszych podejrzeń był fakt tego, iż przed 5 laty od wydarzenia powstał film Tarzan Człowiek Małpa, który to miał być ojcem omawianego oszustwa. Zauważono też, że na jednym ze zdjęć, które teraz wyświetla Wam się na ekranie, widać zmarszczkę, która dziwnym przypadkiem podąża od samego dołu szczęki aż do czoła. Tego typu zmarszczki są bardzo nienaturalne i zasugerowano, że jest to proteza make-upowa, która miała za zadanie sfabrykować powiększony nos, usta i sztuczne zęby. Do tego nasz bohater jest niesamowicie dobrze ogolony jak na małpoluda. Bujna, niepopularna jak na tamte czasy fryzura z opadającymi na czoło włosami miały być tylko przykrywką. W taki sposób starano się zakryć górną część protezy. Warto wspomnieć, że na dzisiaj istnieje jeszcze jeden udokumentowany przypadek małpiego wyglądu. Główny bohater filmu serii Born Different został pierwszy raz pokazany światu w roku 2020 i od tamtego czasu powstały już 3 filmy na jego temat. Ze względu na swój niecodzienny wygląd, obniżoną inteligencję i zwierzęce zachowanie został okrzyknięty małpą. Chłopiec spędza większość czasu samotnie, w lesie. Jak zwierzęta, zajada się trawą, wspina po drzewach oraz ucieka przed ludźmi, m.in. przez fakt odrzucenia przez społeczeństwo wioski, którzy, niestety, znęcają się nad odmieńcem. Nie jest w stanie się wypowiedzieć, ma olbrzymie problemy ze zrozumieniem zachowań i słów innych ludzi. Wychowywany tylko przez matkę chłopak cierpi na mikrocefalię, czyli deformację czaszki oraz mózgu. Często ta choroba jest charakteryzowana jako zespół wad, co może być powodem obniżonej inteligencji współczesnego małpoluda. Może małpi człowiek uwieczniony na fotografiach sprzed ponad 80 lat cierpiał na to samo schorzenie, a cała teoria mówiąca o sfingowaniu zdjęć jest tylko internetowym domysłem. Rozwiązania tej sprawy nie będzie nam dane chyba już nigdy poznać. Tak szybko jak w 1937, tak i w 2012 roku sprawa urosła, by w moment zostać ponownie zapomniana. Kto wie, może za kolejne 85 lat ponownie zostanie to odkopane, a nasi następcy w końcu rozszyfrują tajemnicy. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie o łapce i komentarzu dla zasięgów oraz o minucie dla książki. Dzięki. Czarne serce. Jeżeli lubicie takie tajemnice i ciekawostki jak dzisiejszy temat, to książka braci Sons przypadnie Wam do gustu. Czy mężczyzna może być w ciąży? To książka zawierająca setki przeróżnych pytań, zarówno tych normalnych, jak i abstrakcyjnych, na które wraz z naukowcami i specjalistami autorzy starali się znaleźć odpowiedzi. Prawda może się okazać zdecydowanie bardziej zaskakująca niż nasze domysły. Ta książka doskonale potrafi to uświadomić i udowodnić, zachowując przy tym naukowy ton otulony płaszczem ironii i luźnego podejścia do czytelnika. Więc jak to jest z tymi małpoludami? Czy ludzie mogą się krzyżować z szympansami? Na to i na wiele innych pytań odpowie Wam właśnie ta książka.